spotkanie numer 2 międzynarodowego turnieju. Tak, relacja. Interbase, bo ja kappa Bublice. Tak, relacja. Proszę Państwa, goście z Republiki Czeskiej prowadzą i to sporo. 47-27 to 20 punktów przewagi. Ale muszę tutaj powiedzieć, że grają bardzo ładną koszykówkę. Tutaj nie ma jakichś, nie wiadomo, wielkich wzrostowców siłowych, ale technicznie bardzo dobrze. Sonato Chromik Żary po raz pierwszy na Śląsku. Pozdrawiam wszystkich sympatyków Chromika, bo miałem okazję tam przebywać na Mistrzostwach Polskich U14. Mam założoną koszulkę, ale to rocznik 99, a mamy tutaj 2-1. Chłopcy też by chcieli sięgnąć po złoto w tym roczniku, ale wiedzą, ile to jest pracy. Schodzimy na dół, zrobimy jakieś zbliżenia. Piękna hala. Świetny parkiet, tylko grać. Romik Żary przy piłce. No i od... Widzę, że bardzo tam... Bardzo zespołowo gra zespół Snajkes Ostrava. Ale teraz poszedł ładnie. Troszkę zabrakło siły, żeby dorzucić to. Ale dalej w posiadaniu piłki Chromik. I teraz mu się udało. Brawo. Po zwodzie zdobywa punkty. Zmiany w zespole Chromika. O, ładnie. Teraz dobre podanie. Będą dwa rzuty. Drużyna z Ostrawy, chyba lubi do Polski przyjeżdżać, tu przyjechał rocznik 2-1, a za tydzień do Katowic przyjeżdża rocznik 2-2, 9-9 i 2-0. Ale ładna asysta, brawo. A tu mogę by typować do MVP meczu. Raczej
Chromik tego meczu nie wygra. Jeszcze zobaczmy tą jedną akcję na tym filmiku. To na razie tyle.